Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jak widzicie, atmosfera jest gorąca, ja też już rozgrzany, chociaż zachmurzenie może się przetrze. W nocy padało srogo, bo żeśmy spali tutaj na parkingu. W ogóle polecam ten styl życia w samochodzie, pod warunkiem, że ma się tyle miejsca co w Seacie Alhambra. Polecam, bardzo się dobrze wyspałem, dużo dobra, lepsza decyzja niż przyjechać przed startem. Na konferencjerce pan Patyczak, także jest limacik, są bębny. Także czy czują państwo power w tym biegu? Ja czuję. Mam nadzieję, że dzisiaj bez kontuzji, w zeszłym roku DNF, ale to dlatego, że byłem nierozgrzany. Więc mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Odjeżdżamy. A, zegarka nie włączyłem, kurwa. Piękne w okolicznościach przyrody i niepowtarzalnej. Gdzieś 5 kilometr, zaraz pierwszy punkt odżywczy, ale nawet się nie będę zatrzymywał, bo nawet nie opróżniłem jednego softa. Jak na razie bardzo przyjemnie, chociaż widać, że słońce wychodzi, także zobaczymy. Może troszkę przygrzać na górze. Pierwszy punkt odżywczy, zegarek mi pokazuje 8:49, więc 49 minuta, 6 kilometr. Not too bad. Jak to mówią, not great, not terrible. Omijamy punkt, bo nie ma takiej potrzeby i lecimy dalej. Wychodzimy ponad linię lasu, linię drzew, ale wchodzimy jednocześnie w chmurę, więc nie wiem, czy coś będzie widać, ale na szczycie widzę, jest ładnie, może będzie widok. No, chyba wyszliśmy na grań. No chyba ponad chmury nie wejdziemy niestety. Ale jest dosyć... O, tam jest ładnie. Jest dosyć magicznie. Chyba mamy inwersję cieplną, bo tu jest cieplej niż niżej. I parno. O, troszkę się przeciera. Ładnie, ładnie. Kurde, jeszcze nic nie jadłem dzisiaj poza śniadaniem. Trzeba zjeść coś. O, coś się robi, warun. Jeszcze nie było pierwszego zawodnika. Może uda się uniknąć zdublowania, chociaż bym się zdziwił. Dzięki. Tak, bo będziemy tu wracać. No i to jest bieganie po górach, a nie po lesie. Jak to ktoś zauważył, że góry są dopiero jak już nie ma lasu. O kurwa, powiem wam, ciepło. Jak to mówił Kwicoł, co wam powiem, tam powiem, ale wam powiem, ciepło, słonecko, piknie, gzeje, a my biegniemy. Zaraz będzie krzyżówka, jak mnie do krzyżówki nie minie pierwszy, to znaczy, że uniknę zdublowania. No, to jest możliwe, bo ja generalnie biegnę gdzieś 2 razy wolniej niż najszybszy, więc jeżeli to będzie mniej niż 15 km, to może mnie nie zdążyć. My do góry.
a nie tam. Nie, nie, nie tam, tam. Cześć, buziaki. Wesoły wolontariusz. No i udało się, pierwszy sukces. Udało się nie zostać zdublowanym, bo to z dołu będziemy wracać i z dołu powinien lecieć pierwszy. Jak rozumiem, nie leciał jeszcze, bo go nie widziałem. A zatem big success, jak na razie. So far, so good. No, tu już chmury są, także nie widać. Ale za to troszkę mniej grzeje. No, tu już troszkę piździ na górze. Ale co jest ciekawe, to jest, że tu jest zupełnie sucho. Czyli tak jakby nie padało tutaj w nocy w ogóle. Nie, bo oni by tutaj w Nowym Jorku. No coś tam widać, no ale widoki tu powinny być, a nie ma. No ale to nic. Z drugiej strony plus, bo nie przygrzewa słońce za mocno. Tu gdzieś chyba przechodzimy nad śnieżnymi kotłami. Tam jest punkt widokowy na śnieżne kotły. Się nie mylę, ale nie będę tam szedł. Nie, no jest ładna pogoda, dobra, dobra do biegania. Dobra, lecimy. To jest chyba, nie, stacja meteorologiczna, stacja nadawcza na Szerenicy. Jak się nie mylę. No tu widzicie, jakie zaznakowanie, jak czerwone, tam nie idź, żółte, idź. O. Nie no, nie najgorzej. Mimo, że jest duże zachmurzenie, to jednak nie najgorzej z widocznością. No ale tutaj takich spektakularnych widoków nie ma. No może magiczne są. Się wyłaniają te skały z chmur. No ponad chmurami jesteśmy. I to nieprawda, że nic nie było widać. Nie wiem, co to za osada tam. Nie no, muszę powiedzieć, zajebista trasa. I pogoda w sumie też. Nie za gorąco, nie pada, nie mokro na górze. Czyżby to... Nie no, chyba niemożliwe, żeby to był chojnik. Ale jakieś skałki fajne. A już zeszliśmy poniżej chmur. Z 6 kilometrów jeszcze do punktu. Gdzieś pewnie jakiś 16-17 kilometr. Czyli za 1/3, ale jeszcze nie połowa. No dosyć biegowe to jest tutaj po tych kamieniach. Cześć. 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 Już kurczuba, dajesz. Praktycznie strumieniem idziemy, ale jest spoko, bo są kamienie, a nie błoto, więc generalnie się idzie bardzo dobrze. Tylko, że powoli, ale się nie ślizgasz. Przynajmniej jak masz Vibram Mega Grip. Ale to nawet altry mi się nie ślizgały na takich kamieniach mokrych. Najgorzej na błocie. No trzeba powiedzieć, że
Bardzo malownicza trasa jest. Jestem za pierwszym punktem, za drugim punktem odżywczym, gdzieś na 24 kilometrze. No i jest spoko, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz miałem normalnie coś takiego, że miałem normalnie ssanie w żołądku. Trochę późno zacząłem jeść na tym biegu, bo mnie trzymał Huel, zjedzony przed startem. I zacząłem gdzieś jeść dopiero po półtorej godziny. Tam już na górze na grani. To był jeden baton, potem schodząc drugi, no i dalej mi kurna ten, nie? I też powera brakowało. No i koniec końców wziąłem i zjadłem trzeciego. To jest jakiś ser pomidora, ale pierwszy raz tak miałem, żeby mnie ssało. Normalnie czułem w żołądku po prostu ból. Ale poza tym spoko. Bo dość biegowa trasa, aż no niestety nie wykorzystałem potencjału tej trasy. Można było więcej pobiec, a ja kurwa nie miałem siły. Także trzeba jeść, pamiętajcie. Ultra to zawody w jedzeniu i piciu. Kto lepiej je i pije, ten wygrywa. No dobra, może nie wygrywa, ale ten lepiej dotrze do mety. W lepszej formie. Idziemy pod górę, na grani. No już za połową, nie? Czy się 7 godzin uda złamać? Nie wiem. Na punkcie byłem gdzieś 3.40. No zobaczymy, no nie ma musu. Będzie 7.15. Też tragedii nie będzie. No dobra, do zobaczenia. Cześć, koniki. Jesteście znowu? Tak, dzień dobry. I w lewo. I w lewo. Lewo wbijacie. Cześć, bracie. Cześć, bracie. Brawo. I w lewo. W stronę Śnieżki. W stronę mety. Może na nogą prawie swoje tempo i jeść od siebie. Wracamy na grań i na naszą trasę. O, kurwa, ale to było ciężkie. I która jest godzina? 13.08. No to godzina 18 mi chyba zajęło podejście, nie wiem, 4 km, 3? Przejebane. Nie wiem, ile tam było up. 500, 800. Masakra. Dwa softlaski półlitrowe wypiłem. Dobrze, że mam jeszcze bukłak z wodą. Dzięki. Fuck me. 28 km. Czyli jeszcze jakieś 15. Nie zobaczyłem, która godzina. No ale jest gdzieś godzina, 5 godzin. No 7 godzin. Niby jest realne, ale kurwa, powiem wam, że chyba nie. Mam jeszcze srogie podejście po ten hojnik na końcu. No ale nam już bliżej jak dalej. Cześć. Dobra, czas przesznurować buty i złożyć kije. Czy kije już złożone. Ale jeszcze wysypię sobie, bo kurwa mi naleciało jakiś paproszków. No i teoretycznie zakładam słuchawki i lecimy do Rudę, ale kurwa nie wiem. Cześć, cześć. Co on mi tam chyba napiszcze? Że chyba umarłem? Nie. Sześć kilometrów do punktu. Z punktu jeszcze pewnie jakieś 8. No tu ze 3 minuty stracę, ale to dla paznokci. Czas. Ciągamy słuchaweczki. I przypinamy, aż ten dziadu, dziadu idziesz. Przypinamy kije. Przez najbliższe 10 km nie będą potrzebne.
No i idziemy. A właściwie lecimy. No i zamek Chojnik. Dwa i 300 metrów, 2 km 300 metrów jeszcze do mety, ale już w dół. Namieszali trochę, bo była inna trasa niż na traku. Tego traka widocznie za późno zmienili. No trudno, ale spoko. No ale 7 godzin nie będzie. I to nie jest, że trasy zmienili, no po prostu nie ma takiej formy. 7.30 gdzieś prędzej. No spoko. Przynajmniej nie będę się łudził, że dostanę dużo punktów. Mamy to, kurwa! Mamy to! A teraz uwaga, Tomek 81 zadratuje. Tomek Kopyra, obok Kiszonskie. Brawo dla Tomka. Biuro rzeczy znalezionych cały czas. Bardzo ładny medal. Bardzo ładny. Słuchawki pozostawione w damskim kibelku. A ze zgub, które poszukują znalazł, bardzo prosimy o odniesienie do nas. Raz. Wszystkie inne tego typu znaczki zguby również prosimy zgłaszać w tu. A ja nieustająco w imieniu naszych przyjaciół masażystów, masażystek z firmy Ortos. To jest przychodnia wielospecjalistyczna, ale jak sama nazwa wskazuje, obfitujące w różne dobra i ciekawostki stragany. Cała butelka na szczęście. Witamy na mecie kolejnego zawodnika na 70 z hakiem, z numerem...